17-krotnym mistrzom Polski. Obie drużyny już na boisku, a w jakim składzie rozpocznie to spotkanie Górnik, toną przez kierownika zabrzeńskiego Górnika Krzysztofa Skutnika, ale właśnie zaczęli nasi rywale. Kandzi Okunuki i Erygian Żajusza weszli. Kandzi dołączył gdzieś tam w pole karne w okolicach 16. Jest dośrodkowanie i piłka w rękach bramkarza. Świetny przerzut na prawą stronę. Norbert Wojtuszek wpada w pole karne, oddaje piłkę Daniemu Paczeko. Raz jeszcze Wojtuszek, jego strzał zablokowany, ale walczy jeszcze Szymon Włodarczyk. Olkowski. Paweł Olkowski. Dobra, teraz akcja na obrońcy Górnika. Zostawił piłkę Norbertowi. Ten do Paczeko. Paczeko przerzuca teraz, ależ dokładnie na lewą stronę boiska. Jest strzał Lukasa Podolskiego i Słupek ratuje teraz zespół japoński przed utratą bramki, ale to nie koniec. Jeszcze Norbert Wojtuszek wpada w pole karne. Bardzo odważnie posyła piłkę, gdzie część piłkarzy nie jest zaznaczona jako grający. Wróćmy jednak na boisko. Teraz Paczeko. Jest podanie do Szymona Włodarczyka i było naprawdę blisko. W tym momencie bierze udział w praktycznie każdej akcji. No i kilka tych jego przerzutów, tych podań, no to istne perełki w wykonaniu tego fantastycznego zawodnika. I kolejny przerzut do Norberta Wojtuszka. Jest już Kandzi Okunuki. Kandzi w pole karne. Powędrowała piłka wprost do Erika Janży. Erik oddaje do Lukasa Podolskiego. Bomba Poldiego, ale wprost w bramkarza drużyny Sanfrecce Hiroshima. Pod naciskiem rywali oddaje na futbolówkę Danielowi Bielicy. Jest akcja lewą stroną, przyspieszenie Kandzi Okunuki i piłka w rękach bramkarza. I od rzutu rożnego. Szybko wykonany ten stały fragment gry przez Zabrzan. Lukas Podolski. Paczeko świetnie w pole karne, jest groźna sytuacja. Radzi sobie zawodnik japoński, podaje. Gdzieś już piłka na 20 metrze, na środku boiska. Teraz dośrodkowanie z lewej strony. Najwyżej wyskoczył Jonathan Keckę, który główką wybił piłkę poza obręb pola karnego. Sparing partnerów i na pewno sporo nowych piłkarzy, których w pierwszej połowie nie było. Jest teraz na boisku, no i zaczęło być groźnie. Pierwsza groźna akcja w drugiej połowie spotkania. Gakuto Notsuda, jest też Makoto Mitsuta przy piłce. Który z nich? Ten pierwszy, jest uderzenie, ale wprost w mur. Teraz próba dobitki w wykonaniu Mitsuty i jest okazja do kontrataku. Nowych rywali. Teraz strata, która może nas dużo kosztować. Jest dośrodkowanie w pole karne, jest główka tego młodzieżowca, o którym kilka chwil temu wspominałem ponad bramką, ależ było groźniej. Drużynie Górnika pojawili się na boisko. Teraz nie mają czasu tutaj na to, aby ta gra się zazębiała. Od razu trzeba ruszyć i robi to Mateusz Cholewiak teraz doskonale z numerem 11. Cholewiak, świetna pierwsza akcja w nowym roku. W konsekwencji wyjazd do Niemiec i teraz na zgrupowanie w Belek. Jest już w polu karnym walczący Nikodem Zielonka i będzie rzut karny dla drużyny Górnika. Jest rzut karny. I jest bramka. Rzut karny wykorzystany przez Piotra Krawczyka. Myli się Piotrek z 11 metrów. Niełatwo przywrócić tego naszego młodego piłkarza. No i nieraz w ciężkich sytuacjach jest on w stanie wyłuskać piłkę spod nóg rywali. No mieliśmy karnego dla drużyny Górnika, będziemy mieć rzut karny dla naszych przeciwników. Pieros Sotiriou gol.
Kevin Broll wyczuł intencję strzelca, ale uderzenie było na tyle silne i precyzyjne, że piłka ostatecznie ugrzęzła w bramce Górnika. Oglądamy powtórkę. Silny strzał. Teraz Krzysztof Kolanko goni swoich rywali. Jest uderzenie zza pola karnego. Piotrka. Świetnie Piotrek zagrał klatką piersiową. Już mamy okazję do tego, aby zaatakować bramkę naszych rywali. Ponownie pędzi Zielonka. Jest już w polu karnym. Odegranie do Krzysztofa Kolanki. Strzał zablokowany. Jeszcze jedna próba. Potężne uderzenie. I będziemy mieli jeszcze rzut rożny. Ciut szybszy był rywal. Jest teraz próba podania Maroszy na prawą stronę pola karnego, ale tam akurat nie było nikogo. Nie odczytali dobrze tych intencji koledzy. Jest Robert Dadok, jest strzał obok bramki, ale brawa dla Roberta za decyzję. Mamy okazję do kontrataku, ale chyba troszeczkę za mocno wybija piłkę w kierunku Krzysztofa Kolanki. I tak naprawdę była to ostatnia okazja do tego, aby strzelić bramkę w tym meczu. Koniec spotkania nastąpił właśnie w tym momencie.